Witam wszystkich, z tej strony Sarge, a wy oglądacie 72. odcinek serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. No i dzisiaj pora na to, żeby rozpocząć sobie już ostatni epizod fabularny. Zanim to zrobimy, to jeszcze wam tak pokażę tutaj te zdjęcia, wszystkie jakie udało mi się odblokować przez całą grę. Nie wiem, czy są jakieś jeszcze nowe od ostatniego czasu, jakie wam pokazywałem, ale na wszelki wypadek możecie sobie zerknąć. Tutaj już na pewno nic nowego się nie pojawiło z tego, co patrzyłem, ale też mogę wam to pokazać i kurczę, wreszcie poznam to zakończenie, chociaż mam pewne typy co do tego, jak to zakończenie może wyglądać. Domyślam się po prostu tego po paru różnych wskazówkach, które gra mi dała, ale nie będę na razie niczego mówił, po prostu sobie rozpoczniemy. No i jako, że tutaj mamy właśnie uciec ze szpitala, czyli wskazuje to na to, że będzie to misja mocno nawiązująca do prologu, a nawet zastanawiam się właśnie, jak duża część tej misji to będzie kopia prologu, a jak duża część będzie jakąś nowością. W każdym razie, tak jak mówiłem wam ostatnio, jeśli okaże się, że ta misja jest tak długa jak prolog, czyli trwa ponad godzinę, no to podzielę tę misję na dwie części. A jeśli będzie krótka, no to wtedy już dzisiaj sobie zakończymy grę, ale podejrzewam, że to jest raczej przedostatni odcinek, więc od razu możecie się tego spodziewać. No i dobra, możemy oczywiście rozpoczynać tutaj, wiadomo, że nie będziemy mieli żadnego przygotowania, bo tak jakby odgrywamy znowu ten początek gry. Don't you die on me, damn it! Bibi's robbing! Intubate, now! Cardiac arrest, he's in B-fib! Clear! No response, hit him again! Clear! How's he doing? Well, he stabilized, but it took too long. He's in a coma. What about him? He, took some shrapnel to the head. Jasny gwint. No już ten początek potwierdza, że chyba rzeczywiście wiem, o co tutaj chodzi, ale nie będę na razie niczego mówił. No i znowu mamy ten początek. Prawdziwe déjà vu. Po raz kolejny obudzimy się ze śpiączki. Ale z tą całą wiedzą, którą udało mi się uzyskać przez te ostatnie 71 odcinków, teraz jest 72, to naprawdę różne myśli mi się kołaczą w głowie, ale aż mnie korci, naprawdę mnie korci, żeby się podzielić z wami swoimi przemyśleniami, ale po prostu boję się, że mogę wtedy przedwcześnie komuś zepsuć zakończenie, ale myślę właśnie, że ci z was, którzy analizują wydarzenia z Metal Gear Solid, to spodziewają się, jak tutaj, jaki tutaj twist fabularny się nam szykuje. Można to było zresztą wyczytać już z tej pierwszej scenki tutaj, którą mieliśmy okazję oglądać. Kurczę, niesamowita gra, już tak jestem na tej ostatniej misji. Teraz będziemy mieli trochę czasu, bo pamiętamy ten początek, że tutaj parę minut to trwało, zanim nasz bohater się wybudził. Powolutku odzyskujemy przytomność. Kurczę, rozpoczynałem tą serię kilka miesięcy temu, na początku września 2015 roku. Teraz mamy luty 2016. Z wielu różnych powodów ta seria trochę dłużej trwała niż początkowo planowałem. Nie będę już do tego wracał, ale
teraz jak już to powoli kończę, to powiem wam, że aż ciężko mi się jest z tym pogodzić, naprawdę. To jest takie uczucie, które trudno jest opisać, ale... Kiedy tak długo czekałem na tę grę i bawiłem się z nią świetnie przez te kilka miesięcy, to naprawdę jest teraz ciężko doprowadzać się do takiego przekonania, że faktycznie się to wszystko kończy. Pielęgniarka zauważyła, że się budzimy. Gewächsheimer. Sporo będziemy mieli teraz, widzę, tych rozmów, które znamy już z początku, ale obejrzymy wszystko dokładnie, bo możliwe, że będą jakieś zmiany. Wie has come to? Wie has come to? We has come to nawiązuje tu pewnie do Venom Snake'a. We to Venom. A who is me? Za chwilę lekarz będzie nas jeszcze budził. A who is me? Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Nie ma to jak na koniec gry znowu przechodzić w samouczek. Look up, please. Dobra, spójrzmy do góry. Very good. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Calm down. Try not to panic. What is happening? Try not to panic. No. You'll be all right. Kurczę, słucham tych dialogów i jednocześnie ciągle się zastanawiam, jak to będzie tutaj. How do you feel? Jak twórcy to wszystko wyjaśnią, o czym ja teraz przez cały czas myślę. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart
Skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. Nie ma ręki. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosokoma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! To, co mówiłem na początku gry, że taki szok przeżył nasz bohater. Κάποιος ήδη γνωρίζει ότι έχει ξυπνήσει. Διατρέχει μεγάλο κίνημα. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Προετοιμάστε το μια εγχείρηση. Δεν το πιστεύω. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead. But you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there. So there's something we need to take care of first. This is you. As you've lived until this day. I'm going to change your appearance. We have no other choice. Jasny gwint. To jest ta twarz, którą wybieraliśmy na początku gry. Co było dla mnie wtedy bardzo dziwne, bo później się ona zamieniła normalnie w twarz Big Bossa. A teraz widzimy na odwrót, kiedy najpierw widzimy tą twarz. Doktorek mówi, że my musimy tą twarz zmienić, żeby nikt nas nie poznał. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. No właśnie, Ahab. A tam już Quiet dokonuje morderstwa na pielęgniarce. Mamy zdjęcia z bazy. Big Boss, Miller, dwóch żołnierzy. O kurde! Powodzenia, Sarge. Big Boss, ja cię kręcę. No chyba już domyślacie się, o co tutaj chodzi. Już jeśli do tej pory się nie domyślaliście, to teraz chyba musicie. I mamy zmienioną twarz. O w mordę. Everything feels all right. Doktorkowi tutaj nie pomożemy, nie zmienimy biegu wydarzeń. Teraz jedynie obserwujemy te wydarzenia z prologu, ale
Widzimy je tak, jak były one widoczne naprawdę. Nie jesteśmy zamroczeni czy coś. Wcześniej w prologu nie widzieliśmy wszystkiego tak, jak było to w rzeczywistości. Not yet. The patient and the next bed's on my face. Of course. Consider it done. Pacjent przy drugim łóżku. Kurde. Mimo, że od dawna się domyślałem tego twistu fabularnego, to mimo wszystko jestem pod ogromnym wrażeniem. Ach, ta Quiet, tyle z nią przeżyliśmy. Po tych tutaj wydarzeniach... Po tych wydarzeniach, kiedy zostanie podpalona, później Skullface ją odratuje, zainfekuje ją pasożytem tych strun głosowych. Proszę bardzo. Teraz będzie podpalona za chwileczkę. Ach, kurde. To jeszcze nie ten moment. Ale to się, kurde, teraz rewelacyjnie się to ogląda w tym momencie. Patrzcie, wcześniej tego nie było. Drobne niuanse, które się teraz wychwyca. No właśnie, Quiet się pali, spadnie przez okno. Wyskoczy przez okno i później Skullface ją odnajdzie, odratuje. Zainfekuje ją tym pasożytem. I później znowu będzie musiała się spotkać z naszym bohaterem i jej celem będzie zainfekowanie żołnierzy z naszej bazy. Wykorzystując właśnie tego pasożyta. Ostatecznie się na to jednak nie zdecydowała, jak pamiętamy. Teraz, kurde, naprawdę rewelacyjnie się to wszystko ogląda. Tutaj nasz bohater jeszcze z tą prowizoryczną bardzo protezą. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a life. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? The whole world wants you to be. On your feet, soldier. Your whole place is coming down. Need a little pick-me-up? I'm free. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. No to już teraz chyba wiecie, kim jest Ishmael, prawda? Ja nadal jeszcze mimo wszystko nic nie będę gadał, ale wszystkiego się już możecie domyślać. Rewelacja. Niby ten sam prolog przeżywamy, ale są takie drobne niuanse. Drobne smaczki, które kompletnie zmieniają odbiór tych scen. I właśnie mimo, że cię spodziewałem takiego rozwiązania od jakiegoś czasu, to wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to Kojima, kurczę, tutaj wymyślił. Pamiętam, że już w pierwszym odcinku zastanowiło mnie to, że Ishmael mówi normalnie głosem Big Bossa. Że już wtedy zastanawiałem się, nawet użyłem chyba takich słów, że... Czyżby to był Big Boss, czy czyżbyśmy my nie kierowali nim? Ale później Ishmael zniknął i zniknął na całą grę tak naprawdę. I to później sprawiło, że już jakoś człowiek przestał o tym myśleć, chociaż...
z tyłu głowy gdzieś miałem postać tego Ishmaela, że on nie bez powodu musiał zostać zaprezentowany tutaj nam w prologu i że może jeszcze do jego tematu wrócimy, a później właśnie im dalej w grze to już coraz więcej było przesłanek, które mówiły mi, kim może być ten Ishmael, a kim może być nasz bohater, którym kierowaliśmy przez całą grę. Coś niesamowitego. Tak jest, próbujemy teraz wydostać się windą. Ojejku, Ishmael, nie możesz się tak nachylać, nie mogę na to patrzeć. Ten Kojima zawsze musi, kurde, coś takiego zboczonego zawrzeć w swojej grze. Tym bardziej nie chcę patrzeć na jego tyłek, kiedy wiem, kim jest Ishmael, serio. O, proszę. Psycho Mantis. Też od razu mi się na początku skojarzyło właśnie z Psycho Mantisem, ale nie chciało mi się wręcz wierzyć, że to jest ona. Tutaj proszę, później się tego dowiedzieliśmy. No i pojawi się za chwilę człowiek w ogniu, który później okazał się Volginem. Też można teraz wychwycić te właśnie nawiązania, te podobieństwa. Piękna sprawa. Idzie do nas Volgin, stary dobry znajomy, o kurde. Różnie można odbierać to zakończenie, będące jednocześnie prologiem, ale kurczę, mi na swój sposób się to podoba. Spryskało go wodą i to go powstrzymało. Możemy iść dalej. Dobra, to lecimy. Jeszcze troszkę czasu musi minąć, zanim nasz bohater wstanie wreszcie. Ale to już za moment chyba. No dawaj, dawaj. Kurczę, jak to wygląda, kiedy on tak bezwładnie się porusza. Dobra, powolutku stajemy na nogi. No i zaraz będziemy mogli się normalnie już poruszać. A trzeba będzie się pospieszyć, bo tutaj ten śmigłowiec już będzie leciał. I próbował oświetlić nam korytarz. Oj, Ishmael, ty najlepiej wiesz, jak sobie poradzić z takimi ranami, co? Masz już w tym doświadczenie. Spadamy, bo już mamy oddziały przeciwników, trzeba się ukryć. Padnijmy, no i przejdźmy tutaj jakoś niespostrzeżenie.
przerażające to jest. Tyle ludzi zginęło, bo oddział oczywiście szukał Big Bossa. Ale nie udało im się go złapać. A tu było blisko. Sprawdził identyfikator. Dobra, idź już sobie, nie chcemy cię tu. Okej. Let's move. Pamiętam, że w tym miejscu zakończyłem pierwszy odcinek też. Ale teraz jeszcze trochę pogramy. Help me. I don't want to die. To też było kurde przerażające, że jeden z pacjentów nas kurde zatrzymał i został złapany przez tego żołnierza, a sam żołnierz nas nie zauważył na szczęście, ale jednocześnie dla tego gościa się to źle skończyło. Dobra, lećmy w końcu, co? Ale tak jak myślałem, jednak właśnie rozgrywamy ten prolog raz jeszcze, tylko że z pewnymi malutkimi zmianami, więc podzielimy sobie tę ostatnią misję na dwie części. Następni, kurczę, zamordowani, sprawdzili tylko, że to nie jest Big Boss i wyeliminowali tych ludzi. Dobra, nie mam zamiaru się dać złapać. Przejdźmy tutaj powolutku. Spadamy, spadamy, spadamy szybko. Właśnie, nie mamy za dużo czasu, więc uciekamy dalej, tak jak poprzednio. Tylko nie górą. Właśnie dlatego nie górą. Też to pamiętamy z prologu. No właśnie, tędy, tędy. Czemu ten Ishmael idzie dołem? Myślałem, że wtedy szliśmy tędy. A no właśnie, tam też mamy strażników. Więc musimy iść tutaj. Mamy Grigula, come on! Happening out there. It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. Do you hear that? What's going on out there? Hey. Oh, Rosicke. Też tutaj przerażające, co się dzieje. Musimy się przebić do przodu. Dowiedzieć się, co jest grane.
No ale my już pamiętamy. Wydawało, jakby to ten Ishmael oberwał, a to był ktoś inny. Najwyraźniej. Albo po prostu przyklęknął wtedy, nie wiem. Mniejsza z tym. Dobra, tutaj się trzeba będzie przed kolejnym żołnierzem ukryć. Więc pospieszmy się lepiej. Tak jak w prologu, spróbuję się przeczołgać tutaj na drugą stronę za tą jedną zasłonę. Okej. Poczekajmy chwilę. Teraz będą sprawdzali kolejne pomieszczenia i zabijali pacjentów. Tragedia. Tak jak mnie to szokowało w prologu, to i nadal, kurde. Wrażenie jest dziwne. Dobra, przemieśćmy się szybko. Tu jesteśmy bezpieczni w tym momencie. Biedni ludzie musieli zginąć. A nam jedyne co pozostaje, to tylko się stąd wydostać. Spadajcie stąd, już. Okej, przynajmniej chwila spokoju. Anything? Negative. Came in here. Keep looking. This way. Dobra, teraz już możemy ruszać. Lecimy tędy. This way. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. No właśnie, tutaj trzeba będzie udawać trupy, jak pamiętacie. Ależ tu masakra, kurde. Nie ruszamy się. Kompletnie się nie ruszać. Jakaś tragedia, kurde. Widać, że martwi są wszyscy, ale co tam, jeszcze dobić każdego, wpakować po kilka albo i kilkanaście naboi w każde ciało. Ten z wyrzutnią rakiet. Tutaj też mało brakowało, żeby nas dopadli. Sporo ryzykowaliśmy.
Ciekawe, że to właśnie do pewnego stopnia Psycho Mantis nas uratował, można powiedzieć. No bo gdyby się nie pojawił, to tak naprawdę tutaj byśmy fatalnie skończyli, jakby nie patrzeć. No i ten Volgin, który kompletnie wydawał się być niezniszczalny, ale ostatecznie udało nam się na pewnym etapie gry przecież go pokonać, a właściwie to nie nam, tylko Sahelanthropus go przecież zmiażdżył. Chociaż później jeszcze mieliśmy z nim starcie, ewentualnie w ramach bodajże misji pobocznej. Ale to już było jego tylko dogorywanie. Mieliśmy właśnie o tyle szczęścia, że oni walczyli ze sobą i to działało na ich niekorzyść, a na naszą korzyść jak najbardziej. Wierzyć w to, że drugi raz przechodzimy dokładnie praktycznie tą samą misję, ten sam prolog co na początku, ale drobne zmiany sprawiają, że oglądam to z zapartym tchem, bo jestem ciekaw, jakie kolejne niuansiki będą wprowadzone, no i jak to się ostatecznie zakończy, ale to przyjdzie nam już zobaczyć w kolejnym odcinku dopiero zapewne, bo powolutku będę kończyć, jak tylko się zrobi trochę spokoju. Oj, nie dasz rady w ten sposób pokonać Volgina. Znowu zraszacz. Teraz się trzeba będzie wyleczyć. Okej, od razu lepiej. Dopiero teraz możemy ruszać. Ciągle nie mamy broni, ale to niedługo nadrobimy, z tego co pamiętam. Dobra, teraz już tutaj żołnierze nie napotkamy, więc możemy rzeczywiście zejść. Chyba tutaj, co? Dokładnie, to jest ten korytarz. Teraz uwaga. Pięknie. No i teraz możemy zgarnąć pukawkę. Mamy tutaj pistolet. No i tutaj właśnie powolutku już będziemy kończyć, a resztę pokażę wam w kolejnym odcinku i zobaczymy, jak będzie to prawdziwe zakończenie wyglądało. Tu jeszcze tylko muszę jedną rzecz zrobić. No właśnie, jeszcze mały samouczek, żeby to zniszczyć. Tam będzie dwóch przeciwników. Patrzcie, wtedy też się popsuło w prologu. Przecież Ishmael miał się zająć tym drugim.
Ale dobra, tak jak mówię, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek, no bo prolog, jak pamiętacie, trwał ponad godzinę, a przecież jeszcze to prawdziwe zakończenie nas czeka jakieś, więc na pewno to będzie jeszcze długo trwało, więc muszę to podzielić na dwa materiały. Kolejnego i ostatniego spodziewajcie się, mam nadzieję, jutro, to znaczy wszystko zależy od tego, czy uda mi się tak szybko przetłumaczyć ten ostatni materiał z tej gry, ale będę robił wszystko, żeby mi się udało, no i mam nadzieję, że starczy mi czasu i że uda mi się to przetłumaczyć, ale no naprawdę jestem strasznie podekscytowany. Moje podejrzenia co do zakończenia zdają się potwierdzać, ale nadal jeszcze nie wiem, jak to wszystko ostatecznie będzie wyjaśnione, więc tego jestem tutaj najbardziej ciekaw. W komentarzach możecie oczywiście podzielić się swoimi przemyśleniami. Myślę, że podobnie jak i ja, tak i większość z Was już powinna się domyśleć, o co tutaj chodzi, a jeśli nie wiecie nadal, no to musicie poczekać pewnie jeszcze do kolejnego, ostatniego materiału, do którego już teraz Was serdecznie zapraszam. A jeśli ten Wam się podobał, to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę. Do usłyszenia.